Dzień dobry Państwu. W swojej krótkiej wypowiedzi chciałbym się odnieść dzisiaj do dwóch dyscyplin, mianowicie geografii politycznej i geopolityki. Obydwie te dyscypliny są to dyscypliny siostrzane, dlatego że obydwie zajmują się badaniem wzajemnych stosunków między ludźmi i ziemią i obydwie mają wspólny przedmiot badań. Geografia polityczna, tak jak każda subdyscyplina geografii, w centrum swoich zainteresowań stawia krajobraz. Jest to kluczowe pojęcie geografii, ono obejmuje wszystkie elementy naturalne, obiekty gospodarcze, a także uwarunkowania społeczno-kulturowe jakiegoś miejsca. Kładąc nacisk na lokalizację tych obiektów, geografia stara się wyjaśniać ich rozmieszczenie. Rozmieszczenie to jest kluczowa sprawa dla zrozumienia krajobrazu. I aby to rozmieszczenie wyjaśnić, geografia wykorzystuje wiedzę pochodzącą z bardzo wielu dyscyplin. Utarło się nawet takie powiedzenie: od geologii po teologię. Jest tak dlatego, że na rozmieszczenie obiektów składających się na krajobraz wpływ mają najrozmaitsze czynniki, począwszy od struktury geologicznej, przez klimat, czynniki technologiczne, ekonomiczne, cechy kulturowe zamieszkujących społeczności. Ta rozległość geograficznych zainteresowań dla jednych jest wadą. Mówią o tym, że geografia jest taką nauką powierzchowną. A z drugiej strony ta cecha pozwala młodym adeptom geografii na nieograniczenia, na nieograniczanie swoich zainteresowań. Tak więc chyba wszystkie dyscypliny, nauki i kategorie wiedzy mogą okazać się konieczne dla wyjaśnienia pewnych elementów krajobrazu, ich obecności i lokalizacji. I gdzieś między tą przysłowiową geologią a teologią są nauki polityczne, bo istnieje sporo też takich obiektów geograficznych, których lokalizacji, których istnienia nie dałoby się wytłumaczyć bez uwzględnienia politycznej sytuacji. W Krakowie jesteśmy, więc tutaj w pobliżu mamy taki znaczący obiekt, jakim jest Wielki Kombinat Hutniczy, który również powstał nie ze względu na to, że tę lokalizację ustalono na podstawie jakichś racjonalnych zasad lokalizacji działalności gospodarczej, tylko o jego lokalizacji tutaj zadecydowały polityczne decyzje. Geografia polityczna to ta część geografii, która tłumaczy rozmieszczenie elementów krajobrazu argumentami politycznymi. Te argumenty polityczne pełnią rolę czynników wyjaśniających. Geopolityka, jej siostrzana, zajmuje się dokładnie tym samym, tylko w odwróconym porządku. Dla niej nie krajobraz, ale sytuacja polityczna. Państwo, jego potencjał, jego sytuacja, rola, pozycja na arenie międzynarodowej, czy potęga jest w centrum uwagi i stanowi przedmiot wyjaśnień. Natomiast czynnikami wyjaśniającymi są zaś fakty geograficzne, te, które składają się na krajobraz, lokalizacja, obecność określonych zasobów, dostęp do szlaków komunikacyjnych, obecność infrastruktury czy skupisk ludności. To, co dla geografii politycznej jest przedmiotem wyjaśnień, w geopolityce pełni rolę czynników wyjaśniających i vice versa. Należy zwrócić uwagę na dużą rozległość i zróżnicowanie przedmiotów zainteresowań obydwu analizowanych dyscyplin. Jest to wielki walor, gwarantujący z jednej strony ich bliskość sprawom związanym z życiem społecznym, ich istotność, a z drugiej niesie to ze sobą atrakcyjność, której źródłem jest, można powiedzieć, swoista egzotyka problematyki geograficznej i geopolitycznej. A mimo bliskości geografii politycznej i geopolityki, znajdują się one u nas w całkiem odmiennych sytuacjach. Jeśli chodzi o geografię, no to wiadomo, istnieje wiele instytucji naukowych geograficznych
instytucji edukacyjnych zajmujących się geografią, czasopism geograficznych. Ale geografia, można tak ocenić, tych możliwości swoich nie wykorzystała. Nie wykorzystała swoich walorów, czy swojego potencjału. Zamiast dążyć do syntez ogarniających całokształt zjawisk składających się na krajobraz, podzieliła się ona w sposób trwały na wąskie specjalności. Pragnąc sformalizować swoją terminologię, zatraciła dawną, bliską więź z codzienną rzeczywistością i stała się bardziej abstrakcyjna. Odchodząc od koncepcji klasycznych, uległa nowoczesnym tendencjom politycznej poprawności. W tych okolicznościach osoby posiadające prawdziwie geograficzną fascynację, myślę o młodych osobach, wolą zwrócić się do geopolityki, która z geografii wyłoniła się za sprawą Fryderyka Ratzla. W przeciwieństwie do geografii, geopolityka nie ma instytutów, nie ma stałych zespołów badawczych, mniej ma literatury, ale od dwóch dekad co najmniej przeżywa ona swoisty renesans, przyciągając zainteresowania coraz większej części społeczeństwa. Dzieje się to między innymi za sprawą mediów, ale tematykę geopolityczną podejmują coraz częściej badacze, politologowie. Geopolityka powoli, można powiedzieć, powraca z wygnania. Kończy się czas, kiedy starano się jej przypisywać udział w uzasadnieniu ideologii odpowiedzialnej za zbrodniczą politykę III Rzeszy Niemieckiej. Rozkwit geopolityki ma miejsce przede wszystkim w państwach aspirujących do pozycji mocarstw, ale z satysfakcją można stwierdzić, że odradza się ona także w Polsce, chociaż nie brakuje u nas profesorów przypisujących jej determinizm albo faszyzm, tak jak w czasach komunistycznej cenzury. Z wielką nieufnością do geopolityki odnoszą się zwłaszcza polscy geografowie. Tym, co zniechęca do geopolityki bardzo wiele osób, zwłaszcza tych o nastawieniu pacyfistycznym, nie brakuje takich u nas, jest duże znaczenie konfliktów i wojen w geopolitycznej problematyce. Skłamałbym, mówiąc, że kojarzenie geopolityki z wojnami nie jest uzasadnione. Jest uzasadnione. Wciąż trwają geopolityczne rozgrywki między państwami, a ich rywalizacja odbywa się poprzez wojny, które prowadzone są metodami militarnymi albo na płaszczyźnie ekonomicznej, politycznej i informacyjnej. Od ich rezultatów zależy los całych społeczności i państw. Rozstrzygnięcia te uwarunkowane są całą gamą czynników, w tym również geograficznych. Dlatego geopolityka stanowi dyscyplinę predysponowaną do analizowania warunków rywalizacji w celu przewidywania konfliktów oraz skutków poszczególnych posunięć. Międzynarodowa rywalizacja jest w centrum analiz geopolitycznych od samego początku, to znaczy od Fryderyka Ratzla, który sformułował tak zwaną organiczną koncepcję państwa. Podobnie jak wielu badaczy w tamtym czasie, w drugiej połowie XIX wieku, Ratzel dla opisu sytuacji politycznej wykorzystywał analogie płynące z nauk przyrodniczych, a mianowicie z darwinowskiej nauki o ewolucji. Zgodnie z nią w świecie dzikiej przyrody trwa nieustanna walka o przetrwanie między gatunkami, jak i przedstawicielami tego samego gatunku. Karol Darwin założył, że z walki tej wychodzą zwycięsko osobniki, jak nazwał, najlepiej przystosowane. I to one mają potem przywilej posiadania potomstwa, przekazując swoje geny. To przetrwanie najlepiej przystosowanych to jest główna zasada darwinowskiej koncepcji. Dzisiaj wiadomo, że nie jest ona słuszna, nie jest ona prawdziwa, że w świecie przyrody że ten najsilniejszy i najszybszy nie zawsze wygrywa. Oprócz rywalizacji w przyrodzie jest też miejsce na współpracę czy symbiozę. Ponad 100 lat temu darwinizm jednak stanowił niepodważalny artykuł wiary dużej części elit, zwłaszcza tych o liberalno-lewicowej orientacji. Nic więc dziwnego, że Ratzel użył opisanej przez Darwina koncepcji walki o przetrwanie i zwycięstwa najlepiej przystosowanych jako metafory rywalizacji toczącej się między państwami. Aby uniknąć nieporozumień, podkreślić muszę jedno słowo – metafora.
Walka polityczna to dla Racla metafora darwinowskiej walki o byt. Państwa, podobnie jak zwierzęta lub rośliny, dążą do przetrwania i do ekspansji. I podobnie jak w dzikiej przyrodzie, w świecie państw rządzą surowe prawa. Różnica polega na tym, że u Darwina wygrywają najlepiej przystosowani, a więc ci, którzy są szybsi, silniejsi, mają ostrzejsze pazury, czy mają barwy ochronne, albo potrafią się bardzo szybko rozmnażać. A u Racla zwycięzcami zostają ci, którzy wykażą się wyższym poziomem rozwoju. Racel dobrze znał historię, zwłaszcza nowożytną, i mógł bez końca przytaczać argumenty uzasadniające taki pogląd. Europejczycy dzięki swoim osiągnięciom technicznym, przewadze ekonomicznej unicestwili wiele bardziej prymitywnych technicznie i ekonomicznie kultur zamorskich. Jako Niemiec i patriota Racel nie unikał też argumentów z historii Europy, a zwłaszcza trwającego od 1000 lat Drang nach Osten. O ile przegrani w walce o byt toczonej w dzikiej przyrodzie tracą życie, rezultaty rywalizacji między państwami należy pozytywnie oceniać. Rywalizacja ta nie musi odbywać się metodami militarnymi. O wiele skuteczniejsze, choć wymagające dłuższego czasu, jest oddziaływanie gospodarcze i kulturowe. Ludy stojące na niższym szczeblu rozwoju technologicznego i ekonomicznego w sposób naturalny przejmują bowiem pomysły od tych, którzy nauczyli się skuteczniej rozwiązywać stojące przed nimi problemy. Książęta śląscy już w średniowieczu starali się stymulować napływ nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, inspirując kolonizację bawarską na podległych ich ziemiach. Być może nie przewidywali oni tego, że wraz z nowinkami technicznymi autochtoni przejmować będą język i inne cechy kultury imigrantów, co doprowadzi w efekcie do germanizacji kraju. Można więc twierdzić, że promując Drang nach Osten, Racel działał nie tylko w egoistycznym interesie Niemiec, ale przyczyniał się do upowszechniania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i do udostępniania ich ludom graniczącym z Niemcami od wschodu, co pozwalało im na znaczną poprawę warunków egzystencji. Przekonanie Racla o wyższości osiągnięć niemieckiej kultury nie było w drugiej połowie XIX wieku bezpodstawne. Takie nazwiska jak Karl Benz, Werner Siemens czy Rudolf Diesel, wiele innych, zapisały się na trwale w historii techniki i w historii gospodarczej nie tylko Niemiec, ale całego świata. Podsumowując, można stwierdzić, że geopolityka Racla różni się od koncepcji ewolucji tym, że w miejsce darwinowskiej zasady przetrwania najlepiej przystosowanych, tego bezwzględnego prawa buszu, stawia się nie mniej bezwzględne, ale czasami bardziej humanitarne prawo cywilizacji, sformułowane na podstawie historycznych argumentów. Dla nas, Polaków, doktryna raclowska ma prawo wydawać się wroga lub groźna. Trzeba jednak zauważyć, że nowości technologiczne do Polski nie przychodziły z innego kierunku, tylko z zachodniego, a więc bezpośrednio z Niemiec. Tymczasem poza Dolnym Śląskiem i Pomorzem Zachodnim nie pociągnęły one za sobą wynarodowienia, nawet pomimo upadku państwowości polskiej oraz ekonomicznej i politycznej dominacji niemieckiej. Skoro ta nasza geopolityka jest tak atrakcyjną dyscypliną przyciągającą zainteresowanie tak wielkiej liczby ludzi, skoro w tak inspirujący sposób przedstawia rozwój sytuacji międzynarodowej i tak wszechobecna jest w mediach, skoro efektywnie wykorzystywana jest przez mocarstwa, to dlaczego tak niski jest poziom jej instytucjonalizacji? Dlaczego nie ma stałych zespołów badawczych, instytutów? Dlaczego nie figuruje w wykazach naukowych specjalności ani kierunków studiów, tak jak chociażby stosunki międzynarodowe albo bezpieczeństwo narodowe? Dlaczego na tematy geopolityczne w mediach wypowiadają się często amatorzy i domorośli badacze, których sposób narracji zdradza wpływy bieżącej polityki albo obciążenie ideologiczne? Wszystko to pokazuje, że odmawianie geopolityce statusu naukowego to poważny problem. Ale to już jest temat odrębnego wykładu. Dziękuję bardzo.